metodą Cantinica po raz pierwszy zetknęłam się poprzez trening mięśni dnia miednicy. Wówczas borykałam się z problemami związanymi z objawami obniżenia macicy. Odbyłam intensywny trening, było to w Berlinie, wówczas mieszkałam w Berlinie, po którym stosunkowo szybko pozbyłam się moich dolegliwości. I tak naprawdę to o tym treningu zapomniałam później. Dopiero kilka lat później, kiedy uległam wypadkowi samochodowemu, byłam bardzo długi czas w fizjoterapii. Stosowano różne metody. Miałam niestabilność kręgosłupa, kwalifikującą się do zabiegu operacyjnego. Specjaliści kliniki w Poczdamie zalecali mi poddać się temu zabiegowi, dopóki jeszcze jestem młoda i perspektywę przede mną rozkładali taką, że z wiekiem będzie coraz gorzej i coraz trudniej. Świadomość tego, że mam się podjąć zabiegu na odcinku szyjnym kręgosłupa, świadomość ewentualnych komplikacji takiego zabiegu, czy w ogóle konsekwencji tego zabiegu, była dla mnie przerażająca. Zmieniło to bardzo dużo w moim życiu i bardzo się tego bałam. Bałam się i sięgnęłam jeszcze rady polskiego neurochirurga w Berlinie, który wesparł mnie właściwie w moich rozważaniach próbowania innych dróg, nie poddawania się zabiegu operacyjnego. Przez 9 miesięcy byłam w fizjoterapii, stosowano u mnie różne metody, wiele rzeczy robiłam sama, wykonywałam różnego rodzaju ćwiczenia. Było tak, że na początku było dobrze, potem znowu było źle i przypomniałam sobie w pewnym momencie, że kiedyś, kiedy byłam w tym miejscu, gdzie ćwiczyłam trening mięśni dnia miednicy, że Cantinica, trening na miednicy, to był tylko jeden element pewnej koncepcji treningu, która wówczas mnie absolutnie nie interesowała. I udałam się tam, zaczęłam trenować według metody Cantinica. Najpierw indywidualne zajęcia z fizjoterapeutką, która tą metodą pracowała, czy pracuje nadal. I później uczęszczałam na zajęcia grupowe, które zastąpiły mi w pewnym stopniu inne ruchowe zajęcia typu aerobik, czy yoga, czy gimnastyka jakaś inna. Było to dla mnie niesamowite odkrycie, dlatego że będąc w tej fizjoterapii stałam w punkcie, kiedy padało mi pytanie, co ja teraz będę robić, co ja będę robić zawodowo, bo pracować nie mogę już tak, jak wcześniej pracowałam. I już będąc w tym klasycznym fizjoterapeutycznej rehabilitacji, podjęłam szkolenie na fitness trenera, bo stwierdziłam, że skoro ja tyle czasu, większość czasu mojego życia poświęcam teraz na własną rehabilitację, a potrzebne mi jest źródło dochodu, to muszę coś zrobić. I zdecydowałam się na fitness trena w zakresie zdrowotnym. Interesował mnie fitness zdrowotny. Niestety rozczarowałam się filozofią tego fitnessu i coraz bardziej zagłębiłam się w metodę Cantinica. Zdecydowałam się zrobić jeden bausztań, znaczy to się nazywa po polsku trzeba powiedzieć, to jest moduł metody, tak?
I rozpoczęłam moją edukację w metodzie Cantienica od programu Opała. I nawet się nie obejrzałam, kiedy jeden moduł za drugim, praca tą metodą mnie tak zafascynowała, odkryłam sobie, w sobie w ogóle umiejętność, tak, pracy z ludźmi i pracy terapeutycznej. Zaczęła mnie ta praca strasznie pociągać, do tego stopnia też, że podjęłam studia fizjoterapeutyczne. Podjęłam je, bo strasznie mnie irytowało to, dlaczego wtedy, kiedy byłam w potrzebie, fizjoterapeuci nie mogli mi pomóc. W czym to leży? Dlaczego trafiam na jakąś inną metodę, która nie jest podporządkowana ani do fizjoterapii, ani do fitnessu, bo nadaje naprawdę nowy kierunek, absolutnie nowy kierunek pracy z ciałem. Kierunek, dzięki któremu można działać fantastycznie, prewencyjnie i sprawdza się niesamowicie w leczeniu. Zrobiłam wszystkie moduły metody. Metoda pochłonęła mnie tak, że zaczęła rządzić moim życiem, po prostu rządzić moim życiem. Z jednej strony odzyskałam zdrowie, z drugiej strony zbudowałam nową egzystencję zawodową. I zdecydowałam się uczyć dalej i zostałam senior teacher metody, co jest dla mnie kolejnym wyzwaniem, które podjęłam też z pasją, żeby uczyć tej metody. Dla mnie jest ona moim życiem i wiem, że wielu osobom może pomóc. Nie tylko w odzyskaniu zdrowia, ale również w zbudowaniu nowej egzystencji. Egzystencji, która daje radość z tego, co się robi.